Witam, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj zobaczyć na Bestsellerach Empiku. W tym roku wystąpisz m.in. z panem Stanisławem Sojką. Nie wiem, czy to pytanie będzie takie niegrzeczne, ale ty jednak nie znasz wielu osób mieszkając w Niemczech. A jak było z panem Stanisławem? Znam przede wszystkim, już mówiłem to dzisiaj Staśkowi, bo już jesteśmy na tej. Zazdroszczę. Więc mówiłem, że numer Soplicowo, w którym dzisiaj się dowiedziałem, że to pan Turnał napisał, że był dla mnie zawsze częścią ojczyzny tam w oddali i że wśród całego hip-hopu, po który jednak sięgałem przede wszystkim, to była kaseta jedna z pana Tadeusza, gdzie wracałem sobie do Polski na moment. Okej. A masz faktycznie tak, że jak tutaj dzisiaj widzisz ten tłum osób, to jednak czujesz się tak obco, to nie jest tak, że co druga jest ci znana. Tak, jest absolutnie tak. Ludzie się witają, bo znają ciebie, a ty ich nie. Tak, oczywiście, to się zdarza, do tego trzeba się przyzwyczaić, aczkolwiek jest też bardzo dużo osób z branży, które znam i to też jest przyjemne, więc dobrze jest się widzieć, bo to z reguły dopiero latem się dzieje, kiedy nam się jakoś trasy krzyżują, a teraz póki co wszyscy tęsknimy za sobą, więc dzisiaj fajna okazja. Pracujesz nad nowymi dźwiękami, co to będzie, co możesz nam zdradzić? Że każdy numer będzie z innej beczki i nie będzie gatunków żadnych. Czyli jakbym na przykład powiedział, że ty masz już taki swój pewien styl, to ja cię w tym rozpoznam, czy naprawdę poszukujesz i wrzucisz piłeczki do różnych tam? Mam nadzieję, że mianownik, który ja wnoszę swoim głosem, będzie na tyle charakterystyczny, że jednak zawsze to będzie miało moją nutkę, a tło muzyczne może być o różnych tam walorach. A jakaś taka data premiery? Coś możemy już powiedzieć? Pora roku? Tak. Wychodzi maj za 4 dni bodajże, także bardzo polecam. To będzie singiel taki typowo mój, pewnie niezrozumiały dla większości, ale ja go lubię.